Cześć i czołem kluski z rosołem! Słuchasz Polski Daily, podcastu dla osób, które uczą się języka polskiego, interesują się polską kulturą, historią, językiem, społeczeństwem i wszystkim związanym z Polską. Nazywam się Paulina Lipiec, jestem nauczycielką języka polskiego i autorką różnych materiałów do nauki tego języka. Znajdziesz je na stronie www.polskydaily.eu. Są tam też transkrypcje wszystkich odcinków Polski Daily. Wiele z nich ma też listy Quizlet, a odcinki o województwach mają też ćwiczenia. Zanim zacznę opowiadać o kolejnym województwie, chcę Ci powiedzieć, że. Już od przyszłego tygodnia, 25 stycznia 2024 roku, rusza kolejna grupa online. Tym razem będzie to kurs generalny dla osób na poziomie B2. Jeśli nie jesteś pewien, pewna swojego poziomu, rozmawiasz dość swobodnie, ale chcesz jeszcze potrenować słownictwo i gramatykę, napisz do mnie na paulina.małpa.polskydaily.eu. Jestem też bardzo wdzięczna za wszystkie komentarze, które napisaliście pod ostatnimi odcinkami. Jest mi bardzo miło, że słuchacie, że interesujecie się polską i być może wkrótce odwiedzicie niektóre z tych miejsc, o których Wam opowiadam. A teraz zaczynamy. Marzysz czasem, żeby uciec z miasta i zaszyć się głęboko w lesie? Mam dla ciebie idealne miejsce. Województwo lubuskie, nie lubelskie, na zachodzie Polski to w 49% lasy. To też jedno z województw, w których masz najmniejsze szanse, żeby spotkać drugiego człowieka. Turyści rzadko odwiedzają te regiony. A co to znaczy? To znaczy, że z lubuskiego lasu prawdopodobnie wrócisz z całym koszem grzybów i jagód, bo nie będziesz rywalizować o nie z tłumem innych grzybiarzy. Mieszkańcy Lubuskiego, tak jak mieszkańcy Śląska i Dolnego Śląska, nie zawsze albo w większości nie pochodzą z tego regionu. Po II wojnie światowej część Lubuskiego, która wcześniej należała do Niemiec, stała się terenem polskim. Wiele osób, które wracały z obozów pracy lub niemieckich gospodarstw, gdzie byli zmuszani do pracy, zostawało tam i nie wracało już do swoich domów. Część z nich, dlatego że chciała zacząć życie od nowa, ale większość, ponieważ ich dom teraz znajdował się na terenie, który należał do ZSRR, a nie do Polski. Z tego powodu w Lubuskim znajdziesz ludzi pochodzących i z Podkarpacia, i z zachodniej Ukrainy, i z Lubelskiego, Podlaskiego, zachodniej Białorusi. I to znaczy, że nawet kuchnia tego regionu nie jest lokalna, ale jest mieszanką przepisów ze wschodu i zachodu. Na przykład popularne są tutaj drożdżówki z kaszą i twarogiem, coś co znamy bardzo dobrze też w Lubelskim. Czy gorzowskie bułki z pieczarkami? Województwo lubuskie ma dwie stolice: Zieloną Górę i Gorzów Wielkopolski. Dlaczego? Bo przed reformą administracyjną w 1999 roku mieliśmy 49 województw i oba te miasta miały swoje własne. Żadne nie chciało być gorsze, więc kompromisem było utworzenie województwa z dwoma stolicami. W Gorzowie bardzo urokliwym miejscem jest Stary Rynek, plac ze starymi kamienicami i jeszcze starszą katedrą, bo pochodzi z roku 1290. Znajduje się w niej renesansowy ołtarz skrzydłowy z 1600 roku. W Gorzowie imponuje również fontanna Pałksza, która przedstawia kobietę niosącą na ramionach kij z zawieszonymi wiadrami z wodą. Przy jej stopach siedzą dzieci. Ta scena ma symbolizować życiodajność rzeki Warty, nad którą leży Gorzów. Niestety, rzeźba została ukradziona i zniszczona przez nazistów podczas wojny. Artystka Zofia Bilińska zrekonstruowała ją kilkadziesiąt lat później i znowu można ją zobaczyć na rynku. Jest bardzo piękna, warto. Zielona Góra nie jest gorsza i też ma stary rynek. Większość budynków mieszkalnych pochodzi z XIX i XX wieku, ale rynek jest z XV wieku. Zielonogórzanie są dumni skąd katedry świętej Jadwigi, która jest bardzo leciwa, ma 800 lat. Jeśli przyjedziesz kiedyś do Zielonej Góry, to warto się też zgubić w bajecznych uliczkach wychodzących z rynku. A jeśli lubisz zwiedzać, możesz wybrać się do Żarków Wielkich, gdzie znajdują się ruiny średniowiecznej wieży. W tej wieży złodzieje rabusie czaili się kiedyś na kupców Atakowali i okradali ich. Na północy parku znajduje się krwawa pamiątka. Ruiny szubienicy z XVI wieku, czyli miejsce, gdzie wieszano ludzi. Przyprawia dreszcze. Wiem z waszych komentarzy, że lubicie zamki i ich historię. Może w takim razie odwiedzicie Lubniewice, gdzie, gdzie znajdują się dwa małe pałace. Neoklasycystyczny Stary Zamek oraz neorenesansowy Pałac, zwany Nowym Zamkiem. Są małe, więc tak naprawdę nie są zamkami, ale mają swoją historię. W 1949 roku w Nowym Zamku otwarto ośrodek wczasowy, trochę jak sanatorium. Przyjechała tu Michalina Wysłocka. Która nie tylko przeżyła tutaj swoją wielką miłość, ale też napisała ważną książkę. Nie wiesz, kim była ta pani, nie? Wisłocka to autorka sztuki kochania pierwszej polskiej książki o seksie. To był pewnego rodzaju podręcznik, który wywoływał rumieńce. Ale też zajmował i nadal zajmuje ważne miejsce na półkach w wielu polskich domach. Oczywiście nie było łatwo wydać takiej książki, nawet w czasach ateistycznego PRL-u. Ale Wisłockiej się to udało i jej dzieło stało się fenomenem, a jego autorka Gwiazdą. Życie Wisłockiej było, jak jej zainteresowania bardzo ciekawe. W 2017 roku powstał film na podstawie jej biografii, który nosi tytuł Sztuka Kochania. Fani spędzania czasu na łonie natury mogą udać się do Parku Murzakowskiego w Łęknicy. Ten park ma ponad 700 hektarów i jest wpisany na listę UNESCO. Część z niego znajduje się w Polsce, a część w Niemczech. Dzięki temu, że jesteśmy w Schengen, możesz po prostu przejść przez granicę pięknym mostem nad rzeką Nysą i nawet nie zauważyć, że jesteś w innym kraju. Podczas spaceru być może nie spotkasz wielu ludzi, ale za to ptaki, dziki czy sarny. Uważaj na dziki. Wyglądają uroczo, ale są niebezpieczne. Są bohaterami wielu polskich książeczek dla dzieci. Jan Brzechwa, znany, może nawet ulubiony, poeta polskich dzieci, pisał: Dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo szybko zmyka. Zapytaj swoich polskich znajomych, czy znają jakąś rymowankę o dziku. Prawdopodobnie powiedzą ci właśnie te bez problemu. Regionem nazwanym Łuk-Murzakowa zachwycają się też geolody z całego świata. Dlaczego? Bo w tym miejscu jeszcze 400 tysięcy lat temu, o, trochę dawno, nie takie jeszcze, był lądolód. Gruba warstwa lodu przyniosła ze sobą skały, które uformowały ten teren w piękne pagórki, małe jeziorka, i doliny widoczne z kosmosu. Jeziora na łuku Morzakowa mają ciekawe kolory, spowodowane różnymi związkami chemicznymi w wodzie. Na przykład zbiornik Afryka, który ma kształt przypominający Afrykę, jest koloru czerwonego, a woda przy brzegu jest pomarańczowa. To, co możecie naprawdę zaciekawić, to fakt, że Lubuskie było dawniej, ale znowu jest polskim regionem winiarskim. Na pewno myślisz, że polski klimat nie nadaje się do uprawy winogron, ale nie zawsze tak było. W XII wieku w okolicach Zielonej Góry znajdowało się wiele winnic, i produkcja wina była bardzo ważnym elementem tradycji tego regionu. Jeśli pamiętasz, w poprzednim odcinku o dolnym Śląsku mówiłam, że ym, manufaktura w Bolesławcu dawniej, wiele wieków temu, wytwarzała przede wszystkim naczynia na wodę i na wino. Później, prawdopodobnie zrobiło się tu zbyt zimno i przez wiele stuleci winogrona były zbyt kwaśne. I produkowało się z tego powodu tutaj niewiele wina. Od pewnego czasu, być może za sprawą zmian klimatycznych, w Lubuskim jest coraz więcej słońca, a temperatury są coraz wyższe. Powstaje więc coraz więcej nowych winnic. I dzięki temu nową młodość przeżywa stare święto wina, zwane winobranie to festiwal, który po raz pierwszy miał miejsce w 1852 roku. Zielona Góra żyje wtedy koncertami, zabawami plenerowymi, zawodami sportowymi, targami i jarmarkami. Jeśli jeszcze nie próbowałeś, nie próbowałaś polskiego wina, możesz odwiedzić na przykład winnicę Tarnau albo Miłosz. Polskie winnice produkują głównie białe wino, na przykład Solaris, Johanniter, czy Sevial Blanc. Albo też wina musująca. I co ciekawe, wielu polskich um, winiarzy, w wielu polskich winiarniach um, uprawia się wino ekologiczne. Jeśli interesuje Cię ten temat, to możesz się wybrać też do Mierzęcina i połączyć miłość do historii, architektury z miłością do wina. W Mierzęcinie znajdziesz odrestaurowany pałac z końca XIX wieku oraz budynki dawnej gorzelni, fabryki wódki, gdzie obecnie znajduje się hotel ze spa. Wykonują tam zabiegi na ciało z wykorzystaniem wina i winogra. Wokół pałacu jest też piękny park, idealny na spacer. Można tam się też wybrać rowerem nad jezioro, a nawet popływać, o ile pogoda jest dobra, albo jesteś morsem. To brzmi jak świetne miejsce do regeneracji albo do nabrania inspiracji do kreatywnej pracy, nieprawdaż? Może polskie winnice i wina. Nie są aż na tak wysokim poziomie, co we Francji, Hiszpanii czy Portugalii, ale dla prawdziwych koneserów taka wycieczka będzie na pewno niezapomnianym doświadczeniem. To co, pakujesz walizkę i jedziesz do Lubuskiego? Może spotkamy się w lesie na grzybach? Dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka. Zostały nam jeszcze dwa województwa w tej serii. Jeśli odcinek o lubuskim jest pierwszym odcinkiem Polski Daily, którego słuchasz, to w sumie dobra wiadomość, bo masz przed sobą wiele godzin spotkań z polską kulturą. Chcę ci też powiedzieć, że to nie jest jedyny podcast, który nagrywam. Mam też podcast Polski Daily Stories and Talks, gdzie publikuję opowiadania napisane w Uproszczonym języku polskim. Ostatnie opowiadanie jest o smutnej dziewczynie, która dostaje rośliny od anonimowego darczyńcy. Opowiadanie nazywa się Gra w Zielone, i znajdziesz je wszędzie, gdzie słuchasz podcastów, czyli na YouTube, Spotify, Apple Podcast i w innych aplikacjach. To już koniec i bomba. Kto nie słuchał, ten trąba. Cześć!